We Lwowskim Klubie Picasso zabrzmiały piosenki Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu polskiego aktora filmowego i teatralnego Piotra Machalicy. Na recital Mój ulubiony Młynarski zaproszono polskich nauczycieli z Lwowskiego Okręgu Konsularnego z okazji Dnia Nauczyciela. Chylimy w tym dniu czoła przed naszymi nauczycielami i chcemy im szczególnie podziękować właśnie w formie takiego wydarzenia kulturalnego, który będzie dla nich na długo wspominane. Koncert piosenek Młynarskiego przeplatany opowieściami i poezją dzięki mistrzowskiej interpretacji Piotra Machalicy zyskał dodatkową głębię i siłę wyrazu. Publiczność usłyszała znane utwory, takie jak Róbmy swoje, Jeszcze w zielone gramy, Tango Desperado, Najpiękniejszy list miłosny, Idź swoją drogą czy Blue Tango. Emocje wirują, że nawet nie umiałabym dobrać słowa, a te dwie ostatnie piosenki, Róbmy swoje i Jeszcze w zielone gramy, jest tak bardzo w tej chwili o mnie, że to jest coś niesamowite i bardzo się cieszę, że tu byłam, że tu przyjechałam. Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom w ogóle za tak piękny koncert i no mogę powiedzieć, że ten koncert mnie dzisiaj tak zbudował i zrobił, że chce się żyć dalej, chce się działać, chce się pracować, chce się robić i nie zważać na nic i na nikogo. Po zakończeniu koncertu swoimi wrażeniami podzielił się Piotr Machalica, który po raz pierwszy przyjechał do Lwowa. Ten dzisiejszy koncert z tą publicznością był dla mnie wyjątkowy. Był dla mnie absolutnie wyjątkowy. Myśmy pierwszy raz jakby wyjechali z tym koncertem z kraju. Ta publiczność, byliście fantastyczni. Fantastycznie, nie udawałem zaskoczenia, że no tak pięknie nas przyjęliście. Wydarzenie odbyło się w ramach 8. przeglądu najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem.